Czyń Boże, coś Wam powiem. Dlaczego musimy cierpieć? Przecież samo cierpienie nie jest niczym dobrym. Kiedy dzieje się coś złego z naszym życiem, pierwszym pytaniem, które stawiamy Panu Bogu jest: dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego Bóg mnie tak doświadcza? Jesteśmy otoczeni reklamami produktów, dzięki którym wszystko staje się piękne. Znika ból stawów, pleców, głowy. Wszystko się prostuje i wygładza. Kilogramy same znikają. Narządy pracują idealnie. Tylko tak jest w reklamie, gładko i bez problemów. A życie nie jest takie różowe. Są w nim różne kolory, od białego do czarnego, z dużą ilością szarego. O tym mówi Ewangelia, w której Bóg nie owija w bawełnę. Nie obiecuje czegoś, co nie ma pokrycia. Jego słowo jest prawdziwe, choć czasem dosięga głęboko naszego życia. Może się to nam nie podobać. I wielu stwierdziło, że nie chce słuchać Boga. Poszli swoją drogą, poszli zdobywać świat i jego bogactwa. A tym samym zaczęli swoją drogę ku zgubie wiecznej. Dziś łatwo iść za Jezusem, ale wcale Go nie wybierać. Można być wspaniałym duszpasterzem i liderem grupy, ale nie mieć w sobie miłości do Jezusa. Jest to wybór, przez który zyskuje coś dla siebie dzięki Jezusowi, ale nie dla Niego. Pójście za Jezusem jest zupełnie czymś innym niż tylko stąpaniem po Jego śladach. Pójście za Jezusem wymaga obumarcia dla naszych ambicji i wizji religijności, jaka by nam odpowiadała. Kiedy przed oczami mamy opis ukrzyżowania Jezusa, kiedy znajdujemy się na Golgocie, widzimy, że nie tylko Jezus tam został ukrzyżowany. Obok są jeszcze dwa krzyże i są to trzy modele znoszenia naszych niepowodzeń. Krzyż złego łotra reprezentuje drogę, która jest zniszczeniem. Cierpienie jest w tym wypadku przekleństwem. Do końca nie ma w nim żadnej łączności z Jezusem, choć jest tak blisko. Krzyż dobrego łotra jest drogą opamiętania i nawrócenia. Stał się szansą na zmianę życia, chwycenia się Jezusa. I krzyż Jezusa jest krzyżem świętym, bo zawisł na nim ten, który złego nic nie uczynił, ale za swoje dobro został znienawidzony. Jezus przyjął ten krzyż z wielką miłością, bo zjednoczenie z Bogiem Ojcem dawało mu siłę. Więc dziś widzimy, że wzięcie krzyża dla każdego może oznaczać coś innego. Istotne jest tylko, jak ja do tego podejdę. Czy będę zbuntowany na to, co mnie spotyka? Czy zobaczę w tym szansę na odkupienie? Czy też uznam to jako drogę do świętości? Chrystusa nie naśladuje się od tak, ale czyni się to tylko z miłości. I tylko tak można pojąć sens cierpienia. Każda miłość okupiona jest jakąś ofiarą, rezygnacją z siebie, z wyrzeczeniem. Święty Augustyn powiedział: tam, gdzie jest miłość, nie ma cierpienia. A jeśli nawet jest, to samo staje się przedmiotem miłości. Zastanawiając się, jak możemy naśladować Jezusa, być może przychodzi nam na myśl, że mamy być tacy sami jak On. No to z kolei zakłada, że chcemy Go kopiować. Nie tego pragnie Pan, bowiem naśladować Go to zachować własną tożsamość i iść drogą, która wiedzie do Ojca, czyniąc w tej drodze to, co czyniłby Jezus – prawdziwie kochać. Każde pójście za Jezusem jest i powinno być radością dodaną do naszego życia, aby to, co robimy, było zarówno Boże, ale i też nasze. Z Panem Bogiem.